15. No jest równy 15. I jaki ma problem, żeby to szczytać? Nie ogarniam tego. Naprawdę. Trochę nie może być. Co kurwa? How this is kurwa even possible? Chcecie mi kurwa powiedzieć, że to nie działało przez jebane spacje? Jak? Jak? Skoro kurwa tutaj było dobrze? What? Ta what? Że k***a co? Okej, dobra, słuchajcie, to jest taka mała dogrywka już po streamie, dlatego że tutaj z Denisem się zastanawialiśmy, dlaczego się stało tak, a nie inaczej. Jak widzicie, w tym momencie ten string wygląda w ten sposób. I mogę wam pokazać tutaj w Unity, że jak damy tak i tak, wszystko działa, proszę bardzo, nie ma problemu, teraz piszemy 0111, cokolwiek, wszystko się zgadza, tak? Proszę bardzo, nie ma problemu. Dobra, tak to wygląda, czyli to na pewno nie była kwestia tego, że ta zmienna musiała być statyczna, to jestem pewien. A teraz się robi najlepszy part, usuwam te spacje i na drugim monitorze mam otwarty podgląd, który wy teraz widzicie. Teraz się upewnię, że jest identycznie jak było. Czyli tutaj są spacje, przy tych spacji nie ma, jeszcze zmienimy dla tych górnych również. W sumie z tego nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że będzie to samo. W sumie zobaczymy, które mają być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ma mieć spację, od 9 ma nie być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Te mają spacji nie mieć. Także spację usuwamy. Zapisujemy skrypt, wszystko się zapisało. Tutaj również wszystko się już powinno odświeżyć, klikamy play, jednostki, 2, 16, 1, 1, 1, 1. Działa. I dlatego ten film się pojawia na grupie. Powiedzcie mi, how the fuck is this even possible? Jakim cudem? Spójrzcie jeszcze raz, zmienne są identycznie jak były wcześniej, no poza tym static, mogę cofnąć trochę film, to już będzie identycznie, o. Proszę bardzo, tak to wygląda, niczym się nie różni. Jota w jotę to samo. I działa! A wcześniej nie działało. Mogę wam też pokazać, że no, ósemkowo też działa. Proszę bardzo. Także naprawdę, jeżeli ktoś będzie w stanie to wyjaśnić, to propsy dla niego, naprawdę. Tak czy siak, ten film już na tym zakończymy. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Pozdrawiam wszystkich z grupy. Ewentualnie w komentarzach też pod filmem na YouTubie możecie zostawić odpowiedź, jeżeli wiecie o co chodzi, bo ja niestety nie wiem, jestem na to za głupi, Denis też jest na to za głupi. No i mam nadzieję, że ktoś będzie w stanie racjonalnie to wytłumaczyć. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia kiedyś tam kiedyś.